Gość studia Bałtyk. Danuta Czerniolewska, przewodnicząca Zarządu Regionu Pobrzeże NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Mamy już 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i każdego roku tego dnia. Jak pani zaczyna dzień? Z jaką myślą? No, przypominam sobie tamte czasy i obowiązki na dzisiaj. Tamte czasy, wówczas akurat byłam u rodziców. No, nie było tyle ranka. Płacz dzieci, gdy wrócił tato i powiedział, że jest stan wojenny, choć przeżył wojnę, nie wiedział nikt, na czym ten stan wojenny będzie polegał. Wyposażył nas odpowiednio i przyznaję, że gdy na trasie Kołobrzeg-Koszalin, tą główną, gdy wyjechaliśmy i zobaczyliśmy dużo wozów pancernych stojących na poboczu, niektóre były unieruchomione, no to włos na głowie się jeżył. Po tylu latach wraca kwestia rozliczenia autorów stanu wojennego. Wciąż się mówi, że no to jest największy nasz problem, prawie że narodowy. Tak, proszę panią, powinniśmy zakończyć pewne kwestie i tych rozliczeń dokonać. Dziś, gdy tyle ofiar było, nie tylko 9 z kopalni Wujek, mówimy o około 100 ofiarach stanu wojennego. Na naszym cmentarzu mamy 2. To, proszę panią, należałoby rozliczyć, zamknąć ten rozdział. Mówimy o wpisaniu w historię, aby ten okres jednoznacznie określić, czy rodziny tych ofiar mają czekać 50 czy 70 lat, tak jak czekaliśmy z niektórymi datami historycznymi. Myśli pani, że to rozliczenie jest możliwe? Po tym, co się na pewno jest trudne. Dzisiaj ta historia jest zakłamywana i do tego właśnie jest potrzebne jednoznaczne określenie, jednoznaczne rozliczenie. My nie mówimy w tej chwili o więzieniu dla pana Jaruzelskiego, absolutnie nie, ale to, że był winien, to, że powinien, cóż z tego, od 2,5 roku nie żyje pani Stawisińska. Czy nie czekała na takie słowa i jednoznacznie, że straciła dziecko i to, że powinna doczekać, że tak, były osoby winne i należało, czy to będą wyroki takie, czy takie, jednoznacznie ocenić. Panie przewodnicząca, pani mówi tak w kwestii generała Jaruzelskiego, natomiast marszałek Senatu mówi, że powinien zostać zdegradowany i siedzieć w więzieniu. Proszę panią, trudne jest, są różne. Mamy przypadki, gdzie pan prezydent ze względu na różne aspekty ułaskawia i również w takim przypadku ze względu na stan zdrowia mógłby ułaskawić, nawet jeśli byłby wyrok. Ale proszę sobie wyobrazić pensje tych, którzy wówczas wydawali wyroki po 8-9 tysięcy i tych, którzy ponosili wielkie straty i dzisiaj tysiąca nie mają renty czy emerytury. A więc ta spuścizna i te wszystkie dodatkowe apanaże, które z tamtych czasów się wywiodły, mają i dzisiaj. Więc czy to jest sprawiedliwym, że ten, który również walczył o naszą wolność, o to, aby nam się żyło lepiej, w innym ustroju, aby nikt kiedyś nie wydawał takich wyroków. Dzisiaj przejmujemy się Ukrainą. Kto wówczas w naszym kraju myślał o nas, o rodakach? A czy dzisiaj państwo przejmuje się byłymi działaczami Solidarności, którzy na przykład byli internowani, spędzili ileś lat w więzieniach? Proszę panią, 2 dni temu w Archiwum Państwowym w Koszalinie miałam możliwość po latach kilku spotkać ponownie pana Zdzisława Bełtkiewicza. Przyleciał ze Stanów. I to jest, proszę państwa, to, że ci ludzie dalej żyją tą historią. My nie potrafimy w nowym programie szkolnym znaleźć odpowiedniego miejsca na naszą nową historię. Nie mówimy tylko o stanie wojennym, o latach 80. i inne. Zniekształcana, zakłamywana, jak była, tak jest do dzisiaj. Dlatego, że nie wyjaśnimy. I proszę zobaczyć, ten człowieczek bardzo skromny
Ale kiedy zapytałam go, czy warto było po tylu latach, trochę warto. Się zastanowił, ale mimo wszystko powiedział, że warto, chociaż Polska, jaką mamy teraz, jemu się nie za bardzo podoba. Tak. I gdy przyjedzie tutaj, spotka się z kolegami, opowiedzą, co jest, jak wygląda życie. Widzi przecież to, że jest im trudno. To właśnie to wpływa na to jego niezadowolenie, że ten człowiek miał wyrok 5,5 roku więzienia. Również podczas tej konferencji z dokumentów niedawno przekazanych przez KWPZPR odnośnie naszego tutaj pana Janka, świętej pamięci Janka Stawiesińskiego, również wyszły takie aspekty z życia prywatnego, którymi wówczas się zajmowano. Nigdy nie mówiliśmy, że ten człowiek miał już narzeczoną, że za pół roku miał być ślub, że ona była pielęgniarką w jakiejś akademii i również porzuciła wtedy pracę i pojechała do niego i się opiekowała. A więc tak wiele jest jeszcze i do odkrycia, ale żebyśmy potrafili te wartości umieścić w naszej historii. Czy sprawa stanu wojennego jeszcze dzieli Polaków bardzo mocno? Na pewno. Na pewno, ponieważ widzimy po różnych, niepotrzebnie są różne przy tej okazji. Ktoś coś chce ugrywać? Tak. To kolejny raz, nie tylko przed wyborami, ale widzimy po osobach, które wówczas się raptem odnajdują. I to jest takie, no, nie bardzo eleganckie. Wielu było kombatantami, tak? Tak. Pani mówiła o programach szkolnych, wobec tego, ale właśnie kolejna rocznica jest zapewne okazją do tego, żeby młodym ludziom przybliżyć historię i wydarzenia, bo oby tylko nie kojarzyli ogłoszenia stanu wojennego z tym, że w telewizji nie było Teleranka, bo niestety tak sobie część młodych ludzi kojarzy. Programy szkolne to jedno, o tym, czy się mówi w domu, to drugie, ale właśnie jak powinniśmy ten dzień przypominać, bo może nie do końca tylko uroczystości na cmentarzach. O ofiarach pamiętać musimy. To oczywiście, ale nie schodzą, tylko. Odchodzą już członkowie rodzin tych ofiar, więc to mamy, nawet poczytujemy sobie za obowiązek nasz. Gdy tutaj mieliśmy nie tylko Janka Stawiesińskiego, był również młody człowiek, Andrzej Kosiewicz, nigdy nie założył, nie zdążył założyć rodziny, mieszkał w Cewlinie. To my pamiętaliśmy o odnowieniu jego nagrobka na cmentarzu, to my opiekujemy się cały czas. Ale to nie znaczy, ten człowiek był w obozie wojskowym, w tym Chełmnie, o którym również państwo często słyszycie. I ci ludzie z tych obozów nie zostali umieszczeni do tej grupy tak zwanych kombatantów, żeby mieli jakiekolwiek uprawnienia czy określenie. Przecież mają, oni mają rozkazy wydane wówczas wojskowe. Ale wracając do obchodów rocznicy święta, pani przewodnicząca, jak to powinno wyglądać? Więcej powinno być udziału młodzieży po to, żeby oni mogli dotknąć. Nie tak dawno przed Koszalińskim Ratuszem my również robiliśmy taką rekonstrukcję wydarzeń. Dzisiaj właśnie. Mają być też. I właśnie to może taki jest na dotknięcie, żeby ten młody człowiek zobaczył, jak to faktycznie wyglądało. A więc różnymi sposobami, aby dotrzeć do tej młodzieży. Wiemy, że dzisiaj internet i bierze górę nad wszelkimi tutaj źródłami wiadomości. Może więcej jakichś takich bardzo bliskich młodzieży źródeł powinno się ukazywać, aby mogli korzystać z tych prawdziwych informacji i wspomnień tych ludzi, póki jeszcze żyją. Dzisiaj mieszkańcy Koszalina w różnych miejscach mogą być zaskoczeni, bo tam pojawi się grupa rekonstrukcyjna ZOMowcy i będzie się działo także w jednej ze szkół. Ale jeszcze wracając do rocznicy, Instytut Pamięci Narodowej proponuje, byśmy zapalili w oknach wieczorem o 19:30, nieco wcześniej, bo o 16:30 zrobi to prezydent Bronisław Komorowski, zapalili światełko pamięci. Jak pani myśli, gdyby tak popatrzeć na przeciętną ulicę w Koszalinie, załóżmy jest 100 okien, to w ilu oknach by zapali się to światło? Niewielu. Powiem na przykładzie odejścia naszego kochanego ojca świętego Jana Pawła II. Też były te światełka i też te pierwsze lata, 1, 2, to jeszcze było ich więcej. Teraz przyznaję, że też jest mniej, więc nie wiem, czy bardziej nam bliska tutaj informacja przekazywana medialnie z Unii Europejskiej czy inne nowe, idziemy ku nowemu, nie pamiętając o naszych wartościach.
powinniśmy o tym pamiętać, ponieważ to z tego pnia stworzenie i te wartości są nam bliskie i powinniśmy o nie nie tylko pamiętać, ale walczyć. Skąd ta niepamięć? Chyba nie umiemy skorzystać z tej wolności i chcemy żyć tak jak na świecie, bardziej może na luzie, a nie pamiętamy to, co zrodziło się kiedyś i nasi rodzice nam przekazywali, to, co w nas jest i te wartości my powinniśmy również przekazywać młodym. Może za mało czasu im poświęcamy, a często właśnie odganiamy do mediów, aby tam szukali, czy tam się zajęli. I może tutaj tkwi również, bo to nie tylko programy szkolne. Na pewno tu jest złożona sytuacja i na pewno również gdzie indziej trzeba szukać źródła. Niemniej nigdy tutaj pamięć o historii, pamięć o naszych ofiarach, pamięć o tym, kiedyś mieliśmy naprawdę podnosić głowy i to czyniliśmy, bo Polska była wysoko oceniana. Dzisiaj zapomnieliśmy o tych naszych wartościach takich podstawowych i tego, sądzę, brakuje bardzo. To wiele do zrobienia ma także Związek Zawodowy Solidarność. Dziękuję bardzo. Danuta Czernielewska, przewodnicząca Zarządu Regionu Pobrzeże Solidarności w Koszalinie, była gościem Studia Bałtyk. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Gość Studia Bałtyk.